Jesteśmy na działkach i jest weekend. Wiadoma sprawa. No. Cześć, tak jak wam obiecałem, nagrywam filmik. Tu było poprzednie cięcie, widzimy. Wyszły dwie od nogi. Tu kolejne było cięcie. Kolejne dwie wyszły od nogi. I dodatkowe, jeszcze tu wychodzą kolejne. Tu było cięcie, jak widzimy. O, i też wyszły dwie. No wszędzie, wszędzie to jest tak samo. Tutaj cięcie, wychodzą dwie. Wszędzie jest tak samo. Cięcie, dwie. Cięcia, kolejne dwie. I będzie bardzo gęsty żywopłot. Tu widzimy cięcie. Tu jest cięcie. Tu jest cięcie i z każdego cięcia wychodzą dwa, czasami nawet trzy. Tak jak na poprzednim filmiku widzimy, przycinamy samą tą górę, czubeczki. O. Każdy czubeczek jest obcięty i z każdego kolejnego czubka będą wyrastały kolejne. Dzięki temu nasz żywopłot będzie bardzo, bardzo, ale to bardzo gęsty. Przepraszam za te głosy w oddali, ale jesteśmy na działkach i jest weekend. Wiadoma sprawa. No. Jak przycięty. Tu są przycięte i z każdych tych wyrosną kolejne. Jest to dość żmudne. Ale jeżeli chcemy mieć bardzo gęsty żywopłot, tak musi zostać przycięty. Każdy czubeczek jest przeze mnie obcinany. No. Pozdrawiam. Pa. W razie czego walcie jakieś pytania czy coś, to postaram się odpowiedzieć.